sobotę Lechia gra ligowe spotkanie z Legią Warszawa. W tym sezonie mierzyliście się już z Legią w Pucharze Polski i w stolicy przegraliście 1-4. Z jakim nastawieniem podchodzisz do drugiej konfrontacji z Legią? Cieszę się na to spotkanie i w pełni się na nim koncentruję. Mam nadzieję, że będę miał okazję naprawić te błędy, jakie popełniłem w meczu pucharowym i w sobotę to my będziemy górą. Czyli liczysz na rewanż na Legii? Przede wszystkim liczę na nasze zwycięstwo. Chcemy pokazać, że jesteśmy na takim poziomie, który umożliwia wygrywanie z takimi zespołami jak Legia. Po tym spotkaniu liczę, że znajdziemy się w czołówce tabeli. A jakie błędy popełniłeś wtedy w Warszawie? Miałem w tym meczu sporo pecha. Nie określiłbym tego jako błędów. Na pewno źle zachowałem się przy dwóch stałych fragmentach gry i dostaliśmy po nich dwie bramki. Jasne, to była moja wina i biorę ją na swoje barki, ale wyciągnąłem z tej nauczki wnioski i więcej takie rzeczy mi się nie przytrafią. W jednym z wywiadów podkreślałeś, że po ewentualnej wygranej z Legią nikt już Lechii nie zatrzyma. Podtrzymujesz tę deklarację? Jak najbardziej, to widać po naszych ostatnich wynikach. Z czterech meczów wygraliśmy trzy, solidnie punktujemy i przesuwamy się w górę stawki. Dlatego jeśli wygramy w sobotę, ciężko będzie innym nas złapać. Nemanja Nikolić to bardzo ważna postać w zespole Legii. Jak zatrzymać tak groźnego napastnika? Każdego piłkarza można zatrzymać, trzeba tylko znać jego dobre i złe strony i właściwie go zanalizować, ale od tego mamy nasz sztab szkoleniowy. Mam przed sobą dobrych obrońców, a ja potrafię łapać piłkę. W sobotę chcemy pokazać drzemiący w nas potencjał.